Dom wydawniczy Rebis i Audioteka.pl przedstawiają Cixin Liu Wspomnienie o przeszłości Ziemi Tom pierwszy Problem trzech ciał Przełożył Andrzej Jankowski Czyta Wojciech Stagenalski Część pierwsza Milcząca wiosna Rozdział pierwszy Lata Szaleństwa Chiny 1967. Czerwony Związek od dwóch dni atakował kwaterę główną brygady 28 kwietnia. Jego czerwone flagi łopotały nieustannie wokół budynku, niczym płomienie łaknące drewna. Dowódca Czerwonego Związku czuł strach ale nie przed zaciekle broniącymi się czerwonogwardzistami z brygady 28 kwietnia. W porównaniu z weteranami Czerwonego Związku utworzonego w 1966 roku na początku wielkiej proletariackiej rewolucji kulturalnej ponad 200 członków brygady było żółtodziobami. Ci pierwsi zahartowali się w starciach na terenie całego kraju i wielkich wiecach na placu Tienanmen, zwoływanych przez przewodniczącego Mao. Bał się około tuzina żelaznych pieców w budynku, wypełnionych materiałami wybuchowymi i połączonych ze sobą elektrycznymi detonatorami. Nie widział ich, ale czuł ich obecność jak metalowy opiłek przyciąganie, znajdującego się w pobliżu magnesu. Gdyby któryś z obrońców wcisnął przełącznik, Zarówno rewolucjoniści, jak i kontrrewolucjoniści zginęliby w rozbłysku gigantycznej ognistej kuli. A młodzi czerwonogwardziści z brygady 28 kwietnia zdolni byli do takiego aktu szaleństwa. W odróżnieniu od doświadczonych mężczyzn i kobiet z pierwszego pokolenia czerwonej gwardii, nowi buntownicy byli watachą wściekłych wilków. Na dachu budynku ukazała się piękna, szczupła dziewczyna, wymachująca wielkim czerwonym sztandarem brygady 28 kwietnia. Jej pojawienie się powitała kanonada strzałów. Broń atakujących była przedziwną mieszaniną starych amerykańskich karabinów, czeskich pistoletów maszynowych, japońskich karabinów wzór 38 i nowszych rodzajów broni, takich jak przydziałowe karabiny i pistolety maszynowe żołnierzy Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, zrabowane z jej magazynów po publikacji sierpniowego artykułu wstępnego, a nawet paru chińskich mieczy Dadao i włóczni. Razem wzięte tworzyły skondensowaną wersję współczesnej historii. Członkowie brygady 28 kwietnia już wcześniej dawali podobne pokazy. Stawali na dachu budynku, machali sztandarem, wykrzykiwali hasła przez megafony i zrzucali na atakujących ulotki. Za każdym razem śmiałkowi udawało się uciec przed gradem kul i zyskać uznanie towarzyszy za męstwo. Dziewczyna najwyraźniej myślała, że jej też dopisze szczęście. Wywijała chorągwią, jakby była przekonana, że jej gorejąca młodość spali w płomieniu rewolucji wroga na popiół, jakby wyobrażała sobie, że jutro skrążącego w jej żyłach zapału wyłoni się idealny świat. Upajała się tym wspaniałym, szkarłatnym marzeniem, aż jej klatkę piersiową przeszył pocisk. Jej piętnastoletnie ciało było tak delikatne, że kula prawie nie zwolniła, przechodząc przez nie i poleciała dalej ze świstem. Czerwonogwardzistka osunęła się razem ze sztandarem, ale była tak lekka, że spadła z dachu wolniej niż płat czerwonej tkaniny, jak mały ptaszek, który nie chce sfrunąć na dół z nieba. Z gardę wojowników Czerwonego Związku wydobył się okrzyk radości. Kilku z nich podbiegło do podnóża budynku, podniosło sztandar brygady 28 kwietnia i chwyciło drobne, martwe ciało. Unieśli trofeum w górę i cisnęli je na górną krawędź metalowej bramy, w płocie ogradzającym kwaterę główną wroga. Większość metalowych, ostro zakończonych prętów Została wyrwana na początku walk między frakcjami i użyta jako włócznie, ale dwa pozostały. Gdy szpikulce te wbiły się w ciało dziewczyny, przez chwilę wydawało się, że ożyła. Wojownicy cofnęli się i zaczęli do niej strzelać jak do tarczy. Dla dziewczyny grad kul nie różnił się od łagodnego deszczu, bo przecież nic już nie czuła. Od czasu do czasu jej cienkie jak gałązki ręce drgały, jakby strzepywała z siebie krople. Potem pocisk oderwał jej pół głowy, i w błękitne niebo wpatrywało się już tylko jedno śliczne oko. W jej spojrzeniu nie było bólu, a jedynie zastygłe poświęcenie i wiara w ideał. A jednak, w porównaniu z innymi, miała szczęście. Kiedy zginęła, przynajmniej szczerze wierzyła w słuszność sprawy. Podobne walki wrzały w Pekinie niczym wiele pracujących równolegle procesów centralnych, a ich wspólnym wynikiem była rewolucja kulturalna. Miasto zalała fala szaleństwa, która przeniknęła do jego wszystkich zakamarków. Na jego skraju, na terenach sportowych Uniwersytetu Tsinghua. Od dwóch godzin trwał wiec walki klas, w którym uczestniczyły tysiące osób. Była to forma publicznego upokarzania i łamania wrogów rewolucji poprzez lżenie i fizyczne znęcanie się nad nimi, dopóki nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw. Wśród rewolucjonistów powstawały coraz to nowe przeciwstawne frakcje, które za wzięcie ze sobą rywalizowały. Na Uniwersytecie dochodziło do gwałtownych konfliktów między czerwonogwardzistami, grupą roboczą rewolucji kulturalnej, robotniczym zespołem propagandy i wojskowym zespołem propagandy. Każda z tych frakcji dzieliła się od czasu do czasu na nowe zbuntowane grupy, które miały odmienne poglądy i zamiary, co prowadziło do jeszcze bardziej bezlitosnych zmagań. Ale podczas obecnego wiecu ofiarami byli reakcyjni akademicy burżuazyjni. Każda frakcja traktowała ich jako wrogów, narażeni więc byli na brutalne ataki ze wszystkich stron. Wśród potworów i demonów reakcyjni nauczyciele akademiccy stanowili szczególną grupę. Podczas pierwszych wieców walki klas byli często aroganccy i butni. W tym okresie zginęła ich największa liczba. Tylko w Pekinie w ciągu 40 dni pobito na śmierć ponad 1700 ofiar wieców. Wielu innych wybrało łatwiejszy sposób uniknięcia tego szaleństwa. Laosze, Wuhan, Jien Bozan, Fu Fulei, Chao Zhiu Chang, Chun, Wen Jie, Haimo i inni poważani niegdyś intelektualiści, odebrali sobie życie. Ci, którzy przetrwali ten początkowy okres, potem stopniowo wpadali w odrętwienie. Zamknięcie się w tej ochronnej skorupie. Pomogło im uniknąć całkowitego załamania. Podczas wieców walki klasowej często sprawiali wrażenie, jakby pogrążeni byli w półśnie i budzili się dopiero kiedy ktoś krzyknął im prosto w twarz, a wtedy recytowali jak automaty swoje przyznanie się do win powtarzane wcześniej niezliczoną liczbę razy. Niektórzy z nich weszli w trzecie stadium. Stale powtarzające się wiece wtłaczały w ich świadomość żywe jak rtęć obrazy polityczne, aż w końcu ich umysły, nawykłe niegdyś do racjonalnego, opartego na wiedzy myślenia, uginały się pod tym naporem, i zaczynali oni naprawdę wierzyć, że są winni i dostrzegać, jak bardzo zaszkodzili wielkiej sprawie rewolucji. Płakali, a ich skrucha była większa i szczersza niż u tych potworów i demonów, które nie były intelektualistami. Walka z ofiarami znajdującymi się w dwóch ostatnich stadiach psychicznych była dla czerwonogwardzistów skrajnie nudnym zajęciem. W ich nadmiernie pobudzonych mózgach upragniony dreszczyk emocji wywoływały tylko potwory i demony w stadium początkowym, które działały na nich jak czerwona płachta na byka. Ale takie pożądane ofiary stały się rzadkością. Na Uniwersytecie Tsinghua Została prawdopodobnie tylko jedna, a ponieważ była tak wielkim rarytasem, zachowano ją na deser. Jedzitajowi udawało się dotąd przetrwać, mimo że pozostawał w stadium początkowym. Nie chciał okazać skruchy, zabić się, ani popaść w odrętwienie. Kiedy ten profesor fizyki wszedł na scenę przed tłumem, jego wyraz twarzy mówił: Niech krzyż, który dźwigam, będzie jeszcze cięższy. Czerwonogwardziści rzeczywiście zmusili go do dźwigania wielkiego ciężaru, ale nie był to krzyż. Podczas gdy inne ofiary nosiły wysokie czapki hańby zrobione z bambusa, jemu włożono na głowę czapkę z zespawanych grubych stalowych prętów, a tablica, którą zawieszono mu na szyi, też nie była drewniana jak u innych, lecz przerobiona z żelaznych drzwiczek pieca z jego laboratorium. Wypisano na niej jego nazwisko przekreślone dwiema krzyżującymi się i układającymi w duży znak X liniami. Na scenę wprowadziło je dwa razy tylu czerwonogwardzistów, co inne ofiary. Dwóch mężczyzn i cztery kobiety. Mężczyźni szli dumnie wyprostowani z ogniem w oczach. Że wyobrazy młodych bolszewików. Obaj byli studentami czwartego roku fizyki teoretycznej, a je był ich nauczycielem. Kobiety, a właściwie jeszcze dziewczęta, były uczennicami drugiej klasy gimnazjum afiliowanego przy uniwersytecie. W wojskowych mundurach, z pasami na naboje, promieniowały dziewczęcym wigorem i otaczały je dżitaja jak cztery zielone płomienie. Jego pojawienie się podekscytowało tłum. Wykrzykiwanie haseł, które nieco osłabło, znowu przybrało na sile i stłumiło wszystkie inne dźwięki niczym powracająca fala. Odczekawszy cierpliwie, aż wrzawa opadnie, jeden z eskortujących je czerwonogwardzistów zwrócił się do niego. Jedzitaj. Yeah, Jesteś ekspertem w zakresie mechaniki. Powinieneś widzieć. Jak wielkie są zjednoczone siły, którym się opierasz? Trwanie w uporze doprowadzi cię tylko do śmierci. Będziemy dzisiaj kontynuować to, na czym skończyliśmy ostatnim razem, i nie ma potrzeby marnować słów. Odpowiedz bez typowych dla Ciebie oszustw i krętactw na następujące pytanie: Czy w latach 1962 1965 nie postanowiłeś włączyć teorii względności do kursu wprowadzającego do fizyki? Teoria względności jest jedną z fundamentalnych teorii fizycznych. Odparuje. Jak można jej nie przedstawić podczas podstawowego kursu? Łżesz! Krzyknęła stojąca obok niego czerwonogwardzistka. Einstein jest reakcyjnym naukowcem służyłby każdemu, kto by mu pomachał przed nosem pieniędzmi. Pojechał nawet do amerykańskich imperialistów i pomógł im zbudować bombę atomową. Żeby rozwinąć rewolucyjną naukę, musimy zerwać czarną flagę kapitalistycznych teorii, które reprezentuje teoria względności. Je zachował milczenie. Cierpiąc z powodu bólu, który sprawiała mu ciężka żelazna czapka i zawieszona na szyi żelazna tablica, nie miał sił, by odpowiadać na kwestie, które na to nie zasługiwały. Jeden ze stojących za nim studentów zmarszczył brwi. Dziewczyna, która zarzuciła profesorowi kłamstwo, była najbardziej inteligentna z nich sześciorga i wyraźnie dobrze przygotowana, bo przed wejściem na scenę wykuła na pamięć zapis przebiegu poprzedniego wiecu walki, ale w konfrontacji z kimś takim jak je nie wystarczała znajomość kilku haseł. Czerwonogwardziści zdecydowali się wytoczyć przeciw swojemu nauczycielowi przygotowane zawczasu nowe działa. Jeden z nich skinął ręką na kogoś przed sceną. Z pierwszego rzędu widzów podniosła się żona je, również profesor fizyki Shaolin. Weszła na scenę. Ubrana była w niedopasowany zielony strój, który najwyraźniej miał być kopią wojskowego munduru czerwonogwardzisty, ale ci, którzy ją znali, pamiętali, że często przychodziła na zajęcia w eleganckim kipao. W przyodziewku, który teraz miała na sobie, wyglądała dziwnie i czuło się, że została zmuszona do jego włożenia. Jej, Widać było, że nie jest przyzwyczajona do takich teatralnych widowisk, i chociaż starała się mówić głośno, wysiłek, jaki w to wkładała, zwiększał też drżenie jej głosu. Nie myślałeś, że cię zdemaskuję, co? Owszem. W przeszłości dawałam ci się oszukać. Zaślepiłeś mnie swoim reakcyjnym naukowym światopoglądem, ale teraz przejrzałam na oczy. Jestem czujna. Z pomocą tej zbuntowanej młodzieży chcę stać po stronie rewolucji. Po stronie ludu, odwróciła się twarzą do tłumu. Towarzysze, pracownicy naukowi, przepełniona duchem rewolucji młodzieży, musimy wyraźnie dostrzec reakcyjny charakter Einsteinowskiej Teorii Względności. W ogólnej Teorii Względności wybija się na plan pierwszy to, że jako statyczny model wszechświata, neguje ona dynamiczny charakter materii. Jest antydialektyczna. Traktuje wszechświat jako ograniczony, co jest bezwzględnie formą reakcyjnego idealizmu. Słuchając wykładu żony, je pozwolił sobie na cierpki uśmiech. Oszukałem cię, Lin? pomyślał. Prawdę mówiąc, zawsze byłaś dla mnie zagadką. Kiedy wychwalałem przed twym ojcem, miał szczęście, że wcześniej umarł i dzięki temu uniknął tej katastrofy, twój geniusz potrząsnął tylko głową i powiedział, że nie sądzi, by jego córka kiedykolwiek osiągnęła wiele w nauce. To, co rzekł potem, okazało się ważne w drugiej połowie mego życia. Lin, Lin jest na to za mądra. Żeby zajmować się podstawowymi teoriami, trzeba być głupim. W późniejszych latach zacząłem coraz lepiej rozumieć jego słowa. Ty naprawdę jesteś za mądra, Lin. Już kilka lat temu wyczułaś, że na Uniwersytecie zmienia się kierunek politycznego wiatru i przygotowałaś się na to. Na przykład zmieniłaś na swoich wykładach nazwy wielu praw i stałych fizyki. Prawo oma nazwałaś prawem natężenia równania Maxwella, równaniami elektromagnetycznymi. Stałą planka, stałą kwantową. Wyjaśniałaś studentom, że wszystkie osiągnięcia naukowe są wynikiem mądrości mas pracujących, a ci kapitalistyczni uczeni po prostu ukradli owoce ich trudu i opatrzyli swoimi nazwiskami. Ale mimo to, nie mogłaś zostać zaakceptowana przez główny nurt rewolucji. Popatrz teraz na siebie. Nie wolno ci nosić na ramieniu opaski rewolucyjnego wydziału. Musiałaś tu przyjść z pustymi rękami, bo nie masz prawa nosić czerwonej książeczki. Nie możesz pozbyć się winy z powodu tego, że urodziłaś się w rodzinie prominentów w przedrewolucyjnych Chinach i że twoimi rodzicami byli tacy słynni uczeni. A skoro mowa o Einsteinie, masz trochę więcej do wyznania niż ja. Zimą 1922 roku Einstein odwiedził Szanghaj. Twój ojciec znał niemiecki, więc poproszono go, by mu towarzyszył. Mówiłaś mi wiele razy, że twój ojciec zajął się fizyką, bo zachęcił go do tego Einstein, a ty sama wybrałaś tę dziedzinę pod wpływem ojca. A zatem można powiedzieć, że w pewnym sensie twoim nauczycielem był Einstein i kiedyś byłaś z tego bardzo dumna i szczęśliwa, że łączycie z nim taki związek. Potem dowiedziałem się, że twój ojciec trochę to podkoloryzował. W rzeczywistości rozmawiał z Einsteinem tylko raz i to bardzo krótko. Rankiem 13 listopada 1922 roku towarzyszył mu podczas spaceru po ulicy Nankinskiej. Byli też tam inni rektor Uniwersytetu w Szanghaju i Cao Gubing, redaktor naczelny gazety Ta Kung Pao. Kiedy przechodzili obok miejsca, gdzie naprawiano koryto drogi, Einstein zatrzymał się przy robotniku, który rozbijał kamienie i w milczeniu przyjrzał się temu chłopcu w dziurawym ubraniu, z brudną twarzą i rękami. Zapytał twojego ojca, ile zarabia dziennie ten chłopak. Ojciec zapytał o to chłopaka, i odpowiedział Einsteinowi pięć centów. Była to jedyna rozmowa twojego ojca z wielkim uczonym, który zmienił świat. Nie było dyskusji o fizyce, o teorii względności, a jedynie twarda rzeczywistość. Według twojego ojca, kiedy Einstein usłyszał odpowiedź, długo tam stał, przyglądając się automatycznym ruchom chłopca, nie zadając sobie nawet trudu, by ponownie zapalić fajkę, która zgasła. Opowiedziawszy mi o tym, twój ojciec westchnął i rzekł: W Chinach każda myśl, która ośmieli się bujać w obłokach, spadnie z powrotem na ziemię. Zbyt mocna jest siła przyciągania rzeczywistości. Pochyl głowę! krzyknął jeden z czerwonogwardzistów. Być może był to odruch litości ze strony jego byłego studenta. Gdyby je to zrobił. Żelazna czapka spadłaby, a gdyby potem się nie wyprostował, nie byłoby powodu, żeby wkładać mu ją z powrotem. Jednak je nie posłuchał i stał z uniesioną głową, utrzymując na cienkiej szyi wielki ciężar. — Pochyl głowę, uparty reakcjonisto! Jedna z dziewczyn zdjęła pasek i smagnęła nim je. Miedziana klamra trafiła go w czoło i zostawiła wyraźne wgłębienie — ale szybko przesłoniła je cieknąca krew. Profesor przez parę chwil się chwiał, ale potem znowu stanął sztywno wyprostowany. Jeden z czerwonogwardzistów powiedział: Do mechaniki kwantowej, której nazuczyłeś, też wmieszałeś wiele reakcyjnych idei. Potem dał znak Shaolin, żeby kontynuowała. Shao chętnie spełniła jego polecenie. Musiała mówić bo w przeciwnym razie jej umysł, który i tak już ledwie działał, zupełnie by się zmącił. Jej, Nie możesz zaprzeczyć temu oskarżeniu! Często prowadziłeś wykłady o reakcyjnej interpretacji kopenhaskiej. Przecież jest to wyjaśnienie, które najbardziej zgadza się z wynikami eksperymentów. Odparł jej mąż. Jego spokojny i zrównoważony ton zdumiał i przeraził Shaolin. To wyjaśnienie zakłada, że obserwacja z zewnątrz prowadzi do załamania się funkcji falowej. To kolejny przejaw reakcyjnego idealizmu i to przejaw najbardziej bezczelny. Czy eksperymenty powinny się kierować filozofią? Czy filozofia eksperymentami? Nagły kontratak je, zszokował osoby prowadzące wiec. Przez chwilę nie wiedziały, co mają robić. Oczywiście to eksperymenty naukowe powinny kierować się filozofią. Słuszną filozofią marksistowską, powiedział w końcu jeden z czerwonogwardzistów. Równie dobrze można by powiedzieć, że słuszna filozofia spada z nieba. Jest to sprzeczne z tezą, że prawda wyłania się z doświadczenia. To wbrew zasadom marksistowskiego rozumienia przyrody. Shaolin i dwaj studenci nie mieli na to odpowiedzi. W odróżnieniu od czerwonogwardzistek, które były jeszcze gimnazjalistkami, nie mogli całkowicie ignorować logiki. Natomiast owe cztery gimnazjalistki miały własne, ich zdaniem, skuteczne metody. Dziewczyna, która wcześniej uderzyła je paskiem, znowu go nim smagnęła. Pozostałe trzy również zdjęły pasy i zaczęły go okładać skoro ich towarzyszka wykazała się takim rewolucyjnym żarem, musiały pokazać, że mają go jeszcze więcej, a co najmniej tyle samo co ona. Studenci nie próbowali ich powstrzymać, żeby nie posądzono ich o brak dostatecznego rewolucyjnego zapału. Uczyłeś nas też o wielkim wybuchu, powiedział jeden z nich, starając się zmienić temat. To najbardziej reakcyjna ze wszystkich teorii naukowych. Może w przyszłości zostanie ona obalona. Na razie jednak dwa wielkie odkrycia, których dokonano w tym wieku w kosmologii, prawo Hubble'a potwierdzone przez przesunięcie ku czerwieni oraz zaobserwowane promieniowanie tła, dowodzą, że teoria wielkiego wybuchu jest najbardziej wiarygodnym wyjaśnieniem początków wszechświata. To kłamstwo! krzyknęła Shaolin po czym zaczęła długi wykład o teorii wielkiego wybuchu, pamiętając o tym, by wtrącić wnikliwe uwagi krytyczne o jej niezwykle reakcyjnym charakterze. Świeżość tej teorii rozbudziła jednak zainteresowanie najbardziej inteligentnej z gimnazjalistek, która nie mogła się powstrzymać od zadania pytania. Nawet czas zaczyna się od osobliwości? To co było przed tą osobliwością? Nic. Rzekł je w taki sam sposób, w jaki odpowiedziałby na pytanie każdej innej ciekawej młodej osoby. Obrócił głowę i spojrzał na nią życzliwie. Z powodu obrażeń, których doznał, i żelaznej czapki przyszło mu to z dużym trudem. N Nic? To reakcyjne, całkowicie reakcyjne, krzyknęła przestraszona dziewczyna odwróciła się do Shaolin, która chętnie przyszła jej z pomocą. Ta teoria otwiera miejsce dla Boga, powiedziała kiwając do niej głową. Młoda czerwonogwardzistka, zdezorientowana tymi nowymi poglądami, znalazła wreszcie punkt zaczepienia. Podniosła rękę, w której nadal trzymała pas i skierowała ją w stronę je. Próbujesz powiedzieć, że Bóg istnieje? Nie wiem. Co? Mówię, że nie wiem. Jeśli przez Boga rozumiesz jakiegoś rodzaju najwyższą świadomość, która jest poza wszechświatem, to nie wiem, czy ona istnieje, czy nie. Nauka nie dostarcza dowodów ani na jedno, ani na drugie przypuszczenie. Prawdę mówiąc, w tej koszmarnej chwili, Je skłaniał się ku wierze w to, że Boga nie ma. To niezwykle reakcyjne stwierdzenie wywołało wielkie poruszenie w tłumie. Pod przewodem jednego z Czerwonogwardzistów na scenie popłynęła kolejna fala haseł. Precz z reakcyjnym akademikiem jedzie tajem. Precz ze wszystkimi reakcyjnymi akademikami. Precz ze wszystkimi reakcyjnymi doktrynami! Kiedy tłum ucichł, dziewczyna krzyknęła: Bóg nie istnieje! Wszystkie religie są narzędziami wymyślonymi przez klasę rządzącą w celu sparaliżowania ducha ludu. To bardzo jednostronny pogląd, rzekł spokojnie je. Młoda czerwonogwardzistka, zakłopotana i zła, doszła do wniosku, że jakakolwiek rozmowa z tym groźnym wrogiem nie ma sensu. Podniosła pas i skoczyła na profesora, a koleżanki poszły za jej przykładem. Je był wysoki. Więc, by dosięgnąć jego nadal uniesionej głowy, cztery czternastolatki musiały machać pasami w górę. Po kilku uderzeniach spadła jego wysoka czapka, która nieco chroniła go przed razami. Po gradzie ciosów zadawanych klamrami, w końcu upadł. Zachęcone tym sukcesem gimnazjalistki kontynuowały chłostę z jeszcze większym zapamiętaniem. Walczyły w obronie swojej wiary, swoich ideałów. Były odurzone ostrym światłem, które rzucała na nie historia, dumne ze swego męstwa. W końcu dwaj byli studenci je, mieli już tego dosyć. Przewodniczący pouczył nas, by polegać raczej na sile przekonywania, niż na przemocy. Odciągnęli wpół oszalałe dziewczyny od je. Ale było już za późno. Fizyk leżał nieruchomo. Nadal miał otwarte oczy. Z jego głowy ciekła krew. Rozgorączkowany tłum zamarł. Jedyną poruszającą się rzeczą była wąska stróżka krwi. Płynęła powoli przez scenę, wijąc się jak wąż. Dotarła do jej skraju i zaczęła skapywać do pustej skrzynki pod nią. Rytmiczny odgłos spadających kropel brzmiał jak kroki odchodzącego człowieka. Ciszę rozdarł rechoczący śmiech. Wydobywał się on z ust Shaolin, która w końcu postradała zmysły. Wystraszył uczestników wiecu, którzy zaczęli opuszczać zgromadzenie najpierw pojedynczo, a potem hurmem. Pola ćwiczebne wkrótce opustoszały. Została tylko młoda kobieta pod sceną. Była to Ye Wenjie, córka Ye -Jitaya. Gdy cztery gimnazjalistki odebrały życie jej ojcu, próbowała wbiec na scenę, ale powstrzymali ją dwaj starzy uniwersyteccy woźni i szepnęli jej do ucha, że jeśli tam wskoczy, sama straci życie. Masowy wiec walki klas zmienił się w scenę zbiorowego szaleństwa i jej pojawienie się pobudziłoby tylko zebranych do kolejnego aktu przemocy. Krzyczała w niebogłosy, ale zagłuszyła ją wzburzona fala haseł i wiwatów. Kiedy w końcu znowu zapadła cisza, nie była już w stanie wydobyć z siebie głosu. Patrzyła na martwe ciało ojca i myśli, których nie mogła wyrazić, rozpuściły się w jej krwi, gdzie miały pozostać do końca życia. Po rozejściu się tłumu stała tam jak kamienny posąg, z uniesionymi rękami, w pozycji, w której się znajdowała, gdy przytrzymali ją woźni. Po długim czasie opuściła ręce, weszła powoli na scenę, usiadła obok ciała ojca i ujęła jego zimną już dłoń, wpatrując się pustym wzrokiem w przestrzeń. Gdy przyszli ludzie, żeby zabrać zwłoki, wyjęła coś z kieszeni i włożyła ojcu do ręki. Była to jego fajka. Opuściła w milczeniu boisko zasłane pozostawionymi przez tłum śmieciami i poszła do domu. Znalazłszy się przed budynkiem, w którym mieszkali pracownicy wydziału, usłyszała dochodzące z okna na pierwszym piętrze salwy szalonego śmiechu. To była kobieta, którą kiedyś nazywała matką. Odwróciła się i ruszyła przed siebie, nie dbając o to, gdzie poniosą ją nogi. Znalazła się przed drzwiami profesor Ruan Wen. Przez cztery lata studiów była ona jej doradczynią i najbliższą przyjaciółką. Przez następne dwa lata, kiedy Łędzie była magistrantką na wydziale astrofizyki i w chaosie rewolucji kulturalnej, która potem wybuchła, pozostawała, jeśli nie liczyć ojca, jej najbardziej zaufaną powierniczką. Ruan ukończyła studia na uniwersytecie w Cambridge i jej dom fascynował kiedyś Łędzie: Wysmakowane książki, obrazy i płyty przywiezione z Europy, pianino. Zestaw fajek w europejskim stylu na delikatnej drewnianej podstawce. Ten, który należał do ojca łędzie, był podarunkiem od ruan. Niektóre z nich były wykonane z rosnącego w basenie Morza Śródziemnego wrzościa, inne z tureckiej pianki morskiej. Każda wydawała się przepełniona mądrością mężczyzny, który kiedyś trzymał jej cybuch w dłoni albo ustnik w zębach. Chociaż Ruan nigdy o nim nie wspomniała. Ten gustownie urządzony, ciepły dom był niegdyś bezpieczną przystanią dla Wenjie. Kiedy chciała uciec przed burzami szalejącymi na świecie, ale skończyło się to z chwilą, gdy przeszukali go czerwonogwardziści i zabrali Ruan jej dobytek. Podobnie jak ojciec Wenjie, wiele wycierpiała podczas rewolucji kulturalnej. Na wiecach walki klas, Wieszano jej na szyi parę butów na wysokich obcasach, a twarz smarowano szminką, by pokazać, że wiodła zepsute życie kapitalistki. Węgier pchnęła drzwi do jej mieszkania i zobaczyła, że bałagan, który zostawili po swojej wizycie czerwonogwardziści, został uprzątnięty. Podarte obrazy olejne sklejono i z powrotem powieszono na ścianach. Przewrócone pianino postawiono i wyczyszczono chociaż było zepsute i nie można już było na nim grać. Parę ocalałych książek postawiono porządnie na półce. Ruan siedziała z zamkniętymi oczami w fotelu za biurkiem. Wenjie podeszła do niej i łagodnie pogładziła ją po czole, twarzy i rękach. Ciało jej mentorki było zimne. Prawdę mówiąc, Wendy już wcześniej zauważyła stojącą na stole pustą buteleczkę po tabletkach nasennych. Przez chwilę stała w milczeniu, potem odwróciła się i wyszła. Nie czuła już smutku. Była jak licznik Geigera, wystawiony tak długo na zbyt silne promieniowanie, że jego strzałka pokazywała bezgłośnie zero. Zanim jednak opuściła mieszkanie ruan. Spojrzała na nią jeszcze raz. Zauważyła, że profesor Ruan nałożyła makijaż, cienką warstwę szminki i buty na wysokich obcasach. Rozdział drugi. Milcząca wiosna. Dwa lata później, góry Wielki Chingan. Drzewo! Po tym głośnym, przeciągłym okrzyku przewrócił się z hukiem potężny modrzew Dachurski, gruby jak kolumny partenonu i jęczje poczuła, że ziemia zadrżała. Podniosła się kierę i piłę i zaczęła oczyszczać pień z gałęzi. Za każdym razem, kiedy to robiła, miała wrażenie, że oczyszcza cielsko olbrzyma. Czasami wyobrażała sobie nawet, że tym olbrzymem jest jej ojciec. Wracały wspomnienia tego strasznego wieczoru sprzed dwóch lat, kiedy obmywała w kostnicy zwłoki ojca, a pęknięcia i szczeliny w korze modrzewia wydawały się zamieniać w stare blizny i świeże rany pokrywające jego ciało. W rozległych lasach i na stepach Mongolii wewnętrznej Rozmieszczono ponad 100 tysięcy ludzi z sześciu dywizji i 41 pułków Korpusu Produkcji i Budowy. Kiedy wykształcona młodzież, studenci, których uczelnie przestały istnieć, opuściła miasta i przybyła w te puszcze, wielu z nich żywiło romantyczne marzenia, że gdy przez granicę chińsko-mongolską przetoczą się kolumny czołgów radzieckich rewizjonistów-imperialistów, chwycą za broń i uczynią ze swych ciał pierwszą linię obrony republiki. I faktycznie takie oczekiwania stały za strategiczną decyzją o utworzeniu korpusu. Ale wojna, której pragnęli, była niczym góra na drugim końcu stepu, wyraźnie widoczna, lecz odległa jak miraż. Musieli więc zadowolić się oczyszczaniem pól, pasieniem zwierząt i wycinką drzew. Wkrótce młodzi mężczyźni i kobiety, którzy wcześniej wyładowywali rozpierającą ich energię, pielgrzymując do świętych miejsc rewolucji, Odkryli, że w porównaniu z otwartą przestrzenią i przestworem nieba tutaj, największe chińskie miasta w głębi kraju były tylko zagrodami dla owiec. Pośród zimnych, bezkresnych lasów i stepów ich zapał był daremny. Gdyby ktoś z nich miał przelać krew, zastygłaby szybciej niż krowi nawóz i byłaby mniej niż on pożyteczna. Ale ich los został przypieczętowany. Byli pokoleniem, które miał pochłonąć ogień. Tak więc pod naporem ich pił łańcuchowych rozległe leśne morza zamieniały się w ogołocone z drzew góry i wzgórza. Ich traktory i kombajny przekształcały trawiaste równiny w pola uprawne, a potem w pustynię. Jęć mogła opisać wylesianie, którego była świadkiem tylko jednym słowem szaleństwo. Jak daleko sięgnęła okiem? Wysokie modrzewie dachurskie, wiecznie zielone sosny zwyczajne, wysmukłe i proste brzozy białe, sięgające chmur osiki koreańskie, rozsiewające aromatyczny zapach jodły syberyjskie, brzozy czarne, wiązy górskie, jesiony mandżurskie, hosenia arbutifolia, dęby szypułkowe i mongolskie, padały pod ciosami siekier. Jej kompania z setkami pił łańcuchowych Posuwała się niczym chmara stalowej szarańczy, a po jej przejściu zostawały tylko pniaki. Powalony modrzew dachurski, pozbawiony już gałęzi, był gotowy do odciągnięcia przez traktor. Je delikatnie pogładziła świeży przekrój jego pnia. Często to robiła, jakby te powierzchnie były rozległymi ranami, jakby mogła wyczuć ból drzewa. Nagle zobaczyła inną rękę głaszczącą takie samo miejsce na pniaku. Drżenie tej dłoni świadczyło o sercu, które biło identycznym rytmem jak jej. Chociaż była biała, je widziała, że należy do mężczyzny. Podniosła głowę. To był baj Mulin. Szczupły, delikatny w okularach, był reporterem wiadomości wielkiej produkcji, Gazety Korpusu przyjechał poprzedniego dnia zebrać informacje o jej kompanii. Je czytała jego artykuły pisane pięknym stylem, świadczące o wrażliwości niepasującej do surowego otoczenia. Magang, chodź tutaj! krzyknął Baj do stojącego trochę dalej młodego mężczyzny. Ma, o wydatnym torsie, muskularny, był potężny jak niedawno ścięty modrzew. Podszedł do baja, który zapytał. Wiesz, ile lat miało to drzewo? Można policzyć słoje, odparł ma, wskazując pniak. Policzyłem ponad trzysta trzydzieści. Pamiętasz, ile czasu zajęło ci ścięcie go? Nie więcej niż dziesięć minut. Musisz wiedzieć, że jestem najszybszym pilarzem w kompanii. Do każdego oddziału, do którego mnie przydzielą. Zabieram ze sobą czerwony proporczyk przodownika pracy. Podniecenie w tonie Maganga było typowe dla wszystkich, na których Bai zwrócił uwagę. Zostać przedstawionym w wiadomościach wielkiej produkcji było wielkim zaszczytem. Ponad 300 lat. Tuzin pokoleń. Kiedy to drzewo było zaledwie krzewiną, rządziła jeszcze dynastia Ming. Wyobrażasz sobie, ile przetrwało burz, Ilu wydarzeń było świadkiem? A ty ściąłeś je w parę minut. Naprawdę nic nie czułeś? A co niby miałem czuć? Magang spojrzał na niego pustym wzrokiem. To tylko drzewo. Drzewa są jedyną rzeczą, której nam tutaj nie brakuje. Jest mnóstwo starszych od tego. Dobrze, wracaj do pracy. Bai potrząsnął głową, usiadł na pniaku i westchnął. Ma gang, również potrząsnął głową, niezadowolony, że reporter nie jest zainteresowany przeprowadzeniem z nim wywiadu. Inteligenci zawsze robią hałas o nic, mruknął. Spojrzał przy tym na jełędzie, jakby ją też zaliczał do tej kategorii. Pień modrzewia odciągnięto. Kamienie i pniaki tkwiące w ziemi zerwały korę w wielu innych miejscach. Zadając kolejne rany ogromnemu cielsku. Kiedy je ściągano, wyżłobiło głęboki kanał w nagromadzonych przez lata warstwach butwiejących liści. Szybko wypełniła go woda. Rozkładające się liście nadały jej szkarłatny kolor, przez co wyglądała jak krew. Łędzie! Chodź, odpocznij, Bye? wskazał wolną połowę pniaka, na którym siedział. Je faktycznie czuła się zmęczona. Odłożyła narzędzia, podeszła do pniaka i usiadła plecami do baja. Po długim milczeniu baj rzucił. Domyślam się, jak się czujesz. Tylko my dwoje tutaj tak się czujemy. Je milczała. Baj wiedział, że pewnie mu nie odpowie. Zawsze była małomówna i rzadko z kimś rozmawiała. Niektórzy z nowo przybyłych brali ją nawet za niemowę. Byłem w tym rejonie kilka lat temu ciągnął niezrażony baj. Pamiętam, że przyjechałem koło południa i moi gospodarze powiedzieli, że na obiad będziemy mieli rybę. Rozejrzałem się po chacie i zobaczyłem tylko garnek gotującej się wody, żadnej ryby. Jak tylko woda zaczęła wrzeć. Kucharz wyszedł z wałkiem do ciasta na dwór. Stanął na brzegu strumienia płynącego przed chatą, parę razy uderzył wałkiem w wodę i udało mu się wyciągnąć wielką rybę. Cóż za żyzne miejsce! Ale dzisiaj jest to martwy rów z błotnistą wodą. Zastanawiam się, czy korpus zajmuje się produkcją czy destrukcją. Skąd przychodzą ci do głowy takie myśli? Zapytała cicho je. Nie powiedziała, że się z nim zgadza, ani że się nie zgadza, ale baj był jej wdzięczny za to, że się w ogóle odezwała. Przeczytałem właśnie książkę, która mnie naprawdę poruszyła. Potrafisz czytać po angielsku? Je skinęła głową. Baj wyciągnął z plecaka książkę w niebieskiej okładce. Rozejrzał się, by się upewnić, czy nikt na nich nie patrzy, i podał jej. Została wydana w 1962 roku i wywarła wielkie wrażenie na zachodzie. Wędzie odwróciła się na pniaku i wzięła książkę. Rachel Carson Silent Spring, przeczytała na okładce. Skąd ją masz? Zwróciła na nią uwagę góra, która chce ją rozprowadzić wśród wybranych członków kadry do użytku wewnętrznego. Przetłumaczyłem część o lasach. Wen Jie otworzyła książkę. Wciągnęły ją już pierwsze strony. W krótkim początkowym rozdziale autorka opisywała ciche amerykańskie miasteczko, powoli umierające wskutek używania pestycydów. Proste zdania przepełnione były głęboką troską. Chcę napisać do kierownictwa w Pekinie i powiadomić je o nieodpowiedzialnym zachowaniu korpusu budowy, powiedział baj. Je podniosła oczy z książki. Trwało dobrą chwilę, zanim przetrawiła jego słowa. Nic nie powiedziała, i z powrotem przeniosła wzrok na stronę. Zatrzymaj ją na razie, jeśli chcesz przeczytać, ale lepiej zachowaj ostrożność i postaraj się, żeby nikt jej nie zobaczył. Baj wstał, znowu uważnie się rozejrzał i odszedł. Trzydzieści osiem lat później. Je Wenjie miała wspominać w swych ostatnich chwilach wpływ, jaki wywarła na nią milcząca wiosna. Książka zajmowała się tylko jednym tematem, negatywnym oddziaływaniem pestycydów na środowisko, ale przyjęty przez autorkę punkt widzenia wstrząsnął je do głębi. Przedtem używanie DDT wydawało się je czymś normalnym, a przynajmniej neutralnym, ale dzieło Carson. Pozwoliło jej dostrzec, że z punktu widzenia przyrody działanie to nie różniło się od rewolucji kulturalnej i było tak samo niszczycielskie dla świata. A skoro tak, to jak wiele innych ludzkich działań, które wydawały się jej normalne, a nawet słuszne, było w rzeczywistości złych? Z tych rozmyślań wyłonił się wniosek, który sprawił, że zadrżała. Czy to możliwe, że między ludzkością i złem istnieje taki związek jak między oceanem i górą lodową pływającą po jego powierzchni? Zarówno ocean, jak i góra lodowa są z tego samego materiału. To, że góra lodowa wydaje się czymś odmiennym, wynika tylko stąd, że ma inny kształt. W rzeczywistości jest tylko drobną częścią ogromnego oceanu. Nie można oczekiwać od ludzkości moralnego przebudzenia, tak jak nie można się spodziewać, że ludzie uniosą się nad ziemię, ciągnąc się za włosy. Moralne przebudzenie wymaga interwencji siły spoza rodzaju ludzkiego. Ta myśl wytyczyła kierunek dalszego życia. Je. Cztery dni po pożyczeniu tej książki. Je poszła do jedynego w całej kompanii domu dla gości, gdzie zatrzymał się baj, by ją zwrócić. Otworzyła drzwi i zobaczyła, że baj leży na łóżku, wyczerpany, zabłocony i obsypany trocinami. Na jej widok z trudem się podniósł. Pracowałeś dzisiaj? Zapytała je. Jestem tutaj już tak długo, że nie mogę tylko chodzić cały dzień i nic nie robić. Muszę przyłączyć się do pracy. To duch rewolucji, prawda? Pracowałem koło radarowego szczytu. Las jest tam bardzo gęsty. Przez cały czas brodziłem po kolana w butwiejących liściach. Obawiam się, że rozchoruję się od wdychania tych miasmatów. Koło radarowego szczytu? Je była zaszokowana. Tak. Pułk dostał pilne zadanie oczyścić z drzew strefę ostrzegawczą wokół tego szczytu. Radarowy szczyt był tajemniczym miejscem. Stroma góra, która niegdyś nie miała żadnej nazwy, otrzymała ten przydomek od dużej parabolicznej anteny na szczycie. W rzeczywistości każdy, kto miał choć odrobinę rozsądku, wiedział, że nie jest to antena radaru, mimo że codziennie zmieniało się jej ustawienie, nigdy nie poruszała się w stały sposób. Kiedy doł obok niej wiatr, wydawała podobny do wycia dźwięk, który słychać było z daleka. Ludzie z kompanii Je wiedzieli tylko tyle, że radarowy szczyt jest bazą wojskową. Według miejscowych, kiedy przed trzema laty zakładano tę bazę, wojsko zmobilizowało mnóstwo ludzi do budowy drogi prowadzącej na szczyt i do przeciągnięcia tam linii elektroenergetycznej. Wwieziono na górę tony zaopatrzenia, ale po ukończeniu bazy drogę rozebrano i zostawiono tylko trudny szlak, który wił się między drzewami. Często widywano helikoptery lądujące albo startujące ze szczytu. Antena nie zawsze była widoczna. Kiedy wiał silny wiatr, chowano ją. Gdy jednak ją rozpościerano, na obszarze wokół góry działy się dziwne rzeczy. Leśne zwierzęta stawały się niespokojne i głośne, z drzew zrywały się stada ptaków, a ludzie mieli nudności i zawroty głowy. Poza tym, ci, którzy żyli blisko radarowego szczytu, tracili włosy. Według miejscowych, zjawiska te zaczęły występować po wzniesieniu anteny. Z radarowym szczytem wiązało się wiele niesamowitych opowieści. Pewnego razu Wysunięto antenę, kiedy padał śnieg, i natychmiast przeszedł on w deszcz. Jako, że temperatura przy gruncie była nadal poniżej zera, woda ściekająca z drzew zamarzała i zwisały z nich ogromne sople, zmieniając las w kryształowy pałac. Od czasu do czasu pod ciężarem lodu łamały się gałęzie i sople spadały z głuchym łoskotem na ziemię. Niekiedy po wysunięciu anteny w pogodny dzień, zaczynało grzmieć i błyskać się, a nocą na niebie pojawiały się dziwne światła. Zaraz po przybyciu w tamten rejon kompanii korpusu budowy, dowódca powiedział wszystkim, żeby starali się nie zbliżać do pilnie strzeżonego radarowego szczytu, ponieważ patrole miały prawo strzelać bez ostrzeżenia. W ostatnim tygodniu dwóch mężczyzn wybrało się na polowanie i nie zdając sobie sprawy z tego, gdzie się znaleźli, tropiło jelenia aż do podnóża góry. Wartownicy na posterunku znajdującym się w połowie drogi na szczyt zaczęli do nich strzelać. Na szczęście las był tam tak gęsty, że obu udało się uciec cało, ale jeden z nich zsikał się w spodnie. Następnego dnia otrzymali nagany na zbiórce kompanii. Może właśnie z powodu tego incydentu baza postanowiła utworzyć strefę ostrzegawczą. Również fakt, że baza mogła wydawać korpusowi budowy polecenie wykonywania robót, wskazywał jak potężne ma wpływy polityczne. Bayi Mulin wziął książkę od je i starannie schował pod poduszką. Z tego samego miejsca wyjął kilka kartek gęsto zapisanych pismem ręcznym i podał jej. To brudnopis mojego listu. Zdołasz go odczytać? Listu? Jak ci już mówiłem, chcę napisać do centralnego kierownictwa w Pekinie. Pismo było bardzo niechlujne, więc je musiała odczytywać je bardzo wolno. Ale list zawierał dużo informacji. Był spójny i dobrze uargumentowany. Zaczynał się od opisu tego, jak w wyniku wylesienia Żyzne niegdyś góry Taj zamieniły się w jałowe pustkowia. Potem następował opis szybkiego wzrostu osadów w żółtej rzece w ostatnich czasach. Całość kończyła się wnioskiem, że działania prowadzone przez Korpus Produkcji i Budowy w Mongolii Wewnętrznej będą miały poważne konsekwencje ekologiczne. Je zauważyła, że styl baja jest podobny do tego, w jakim napisana została Milcząca Wiosna. Prosty i precyzyjny, ale jednocześnie poetycki. Chociaż miała wykształcenie techniczne, lubiła prozę poetycką. Jest piękny, powiedziała szczerze. Baj kiwnął głową. Zatem go wyślę. Wziął kilka kartek papieru, by przepisać list na czysto, ale tak mu drżały ręce, że nie mógł nakreślić żadnego znaku. Była to powszechna reakcja osób, które po raz pierwszy używały piły łańcuchowej. Nie mogły utrzymać nieruchomo miski z ryżem, a co dopiero mówić o pisaniu? Może przepiszę to za ciebie? Zaproponowała je i wzięła od niego pióro. Masz taki piękny charakter pisma, powiedział baj, patrząc na pierwszą linijkę. Podał je szklankę wody. Ręce wciąż tak mu się trzęsły, że trochę rozlał. Je odsunęła list, żeby nie zamógł. Studiowałaś fizykę? zapytał. Astrofizykę. Teraz bezużyteczną. Odparła, nawet nie podnosząc głowy. Badasz gwiazdy. Czy to może być bezużyteczne? Niedawno ponownie otworzono uczelnię, ale nie przyjmują magistrantów. Żeby tak wykształcone i uzdolnione osoby jak ty wysyłać w takie miejsca. Je nic na to nie rzekła, tylko pisała dalej. Nie chciała mówić bajowi, że dla kogoś takiego jak ona, przydział do korpusu budowy był w rzeczywistości szczęśliwym zrządzeniem losu. Nie chciała komentować biegu spraw. Szkoda było strzępić sobie język. W chacie zapanowała cisza, przerywana tylko skrzypieniem pióra na papierze. Je czuła zapach trocin na ciele baja. Po raz pierwszy od śmierci ojca zrobiło się jej ciepło w sercu i pozwoliła sobie na odprężenie, opuszczając na chwilę gardę i pozbywając się podejrzeń wobec świata. Po upływie godziny. Skończyła pracę. Na kopercie napisała adres, który podyktował jej baj, i wstała, by wyjść. W drzwiach się odwróciła. Daj mi swoją kurtkę, powiedziała. Upiorę ją. Sama była zaskoczona swoją śmiałością. Nie! Jak mógłbym to zrobić? Baj potrząsnął głową. Wojowniczki z korpusu budowy. Pracują codziennie tak samo ciężko jak mężczyźni. Powinnaś trochę odpocząć. Jutro musisz wstać o szóstej i iść do pracy w górach. Aha, Łędzie, pojutrze wracam do dowództwa dewizji. Wyjaśnię moim przełożonym, w jakiej jesteś sytuacji. Może to pomoże. Dziękuję, ale podoba mi się tutaj. Jest tu spokój. Spojrzała na widoczny w świetle księżyca niewyraźny zarys ciemnych lasów na zboczach wielkiego Chinganu. Próbujesz przed czymś uciec? Pójdę już odparła i wyszła. Baj przyglądał się, jak jej szczupła postać znika w mroku. Potem przeniósł spojrzenie na ciemne lasy, na które chwilę wcześniej patrzyła je. W oddali na radarowym szczycie ponownie podniosła się z zimnym metalicznym błyskiem olbrzymia antena. Pewnego popołudnia, trzy tygodnie później, Je została wezwana z obozu Drwali do dowództwa kompanii. Gdy tylko weszła do biura, wyczuła, że panuje tam zły nastrój. W gabinecie siedzieli dowódca kompanii. I jej instruktor polityczny, a także nieznajomy mężczyzna o surowym wyrazie twarzy. Na biurku przed nieznajomym leżała czarna teczka, a obok niej koperta i książka. Koperta była otwarta, a książka okazała się egzemplarzem milczącej wiosny, który przeczytała. W tamtych latach każdy wyczuwał szóstym zmysłem, jak przedstawia się jego sytuacja polityczna. Ten zmysł był szczególnie rozwinięty u Wenjie. Poczuła, że świat zamyka się wokół niej, jak zawiązywany worek, i ze wszystkich stron napiera na nią. Wenjie to kierownik Chang z Wydziału Politycznego Dywizji. Przyjechał tu, by przeprowadzić śledztwo. Instruktor polityczny wskazał nieznajomego. Mamy nadzieję, że będziesz z nami w pełni współpracować i powiesz prawdę. Ty napisałaś ten list? Zapytał kierownik Chang i wyjął go z koperty. Je wyciągnęła rękę, ale Chang nie dał go jej, lecz pokazywał strona po stronie, aż do ostatniej, która najbardziej ją interesowała. Nie było tam żadnego podpisu oprócz masy rewolucyjne. Nie, ja tego nie napisałam. Je potrząsnęła ze strachem głową. Ale to twój charakter pisma? Tak, ale ja tylko przepisałam to na czysto dla kogoś innego. Dla kogo? Normalnie, kiedy spotykała ją jakaś niesprawiedliwość ze strony kompanii, je nie protestowała. Znosiła wszystko w milczeniu i nigdy nie przyszło jej nawet na myśl, żeby wplątać w to kogoś innego. Jednak tym razem było inaczej. Je doskonale wiedziała, co to wszystko oznacza. Pomogłam reporterowi wiadomości wielkiej produkcji. Był tutaj kilka tygodni temu. Nazywa się Je Wenjie. Oczy kierownika Changa były na nią zwrócone, jak lufy dwóch karabinów. Ostrzegam cię. Wrabianie innych tylko pogorszy Twoją sytuację. Wyjaśniliśmy już tę sprawę z towarzyszem Bajmulinem. Jego udział ograniczał się jedynie do wysłania na twoją prośbę tego listu z poczty w Chochocie. Nie miał pojęcia o jego treści. On... on tak powiedział? Je pociemniało przed oczami. Zamiast odpowiedzieć na jej pytanie, kierownik Chang podniósł książkę. Najwyraźniej do napisania tego listu natchnęła cię ta książka. Pokazał ją kierownikowi kompanii i instruktorowi politycznemu. Milcząca wiosna została wydana w 1962 roku w Ameryce i wywarła wielki wpływ na świat kapitalistyczny. Potem wyjął z teczki inną książkę. To jej chiński przekład. Odpowiednie władze rozprowadziły go wśród wybranych członków kadry do użytku wewnętrznego, żeby mogli ją skrytykować. Te władze wydały już jasny osąd. Ta książka to reakcyjna propaganda. Jej autorka zajmuje stanowisko czystego historycznego idealizmu i głosi teorię zagłady. Pod płaszczykiem omawiania problemów środowiska naturalnego stara się usprawiedliwić głębokie zepsucie świata kapitalistycznego. Treść książki jest w najwyższym stopniu reakcyjna. Ale ta książka, ona nie należy do mnie. Odpowiednie władze wyznaczyły towarzysza Baja na tłumacza, a więc mógł ją mieć całkowicie legalnie. Oczywiście jest odpowiedzialny za to, że jej nie upilnował i umożliwił ci jej kradzież podczas pobytu w korpusie budowy. Z tej książki wzięłaś broń intelektualną, której mogłaś użyć do ataku na socjalizm. Je yeah, Wenjie ugryzła się w język. Wiedziała, że już spadła na dno otchłani piekielnej. Dalsza walka była bezsensowna. Wbrew pewnym zapiskom historycznym, które zostały później opublikowane, Bai Mulin początkowo nie zamierzał wrobić je w List, który napisał do centralnego kierownictwa w Pekinie, był prawdopodobnie podyktowany jego poczuciem odpowiedzialności. W tamtych czasach do władz centralnych pisywało w różnych sprawach osobistych wiele osób, Autorzy większości tych listów nigdy nie doczekali się odpowiedzi. Kariera polityczna niektórych poszybowała z dnia na dzień ostro w górę, inni sprowadzili na siebie katastrofę. Polityczne prądy w tamtych czasach były bardzo skomplikowane. Bay uważał, że jako reporter potrafi się w nich zorientować i uniknąć drażliwych, a przez to niebezpiecznych tematów. Ale był zbyt pewny siebie, a pisząc ten list, wszedł na pole minowe, o którego istnieniu nie miał pojęcia. Kiedy usłyszał, z jakim spotkał się przyjęciem, wszystko inne zagłuszył strach. Żeby się chronić, postanowił rzucić na pożarcie jełędzie. Pół wieku później wszyscy historycy się zgodzili, że to wydarzenie z 1969 roku stało się punktem zwrotnym w dziejach ludzkości. Chociaż nie miał takiego zamiaru, baj stał się postacią historyczną. Nigdy jednak nie dowiedział się o tym. Badacze stwierdzili z rozczarowaniem, że reszta jego życia upłynęła całkiem zwyczajnie. Pracował w wiadomościach wielkiej produkcji do 1975 roku, kiedy rozwiązano korpus produkcji i budowy w Mongolii wewnętrznej. Potem wysłano go do pewnego miasta w Chinach północno-wschodnich, gdzie do początku lat osiemdziesiątych pracował w Stowarzyszeniu Naukowym. Później wyjechał do Kanady i uczył w fińskiej szkole w Ottawie do 1991 roku, kiedy zmarł na raka płuc. Przez resztę życia ani razu nie wspomniał o jełę i nie wiemy, czy kiedykolwiek miał wyrzuty sumienia z powodu tego, co jej zrobił. Wendzie. W kompanii traktowano cię bardzo dobrze. Dowódca kompanii wypuścił gęsty kłąb dymu z fajki nabitej tytoniem moche. Popatrzył na podłogę i ciągnął: Ze względu na twoje pochodzenie, jesteś politycznie podejrzana. A mimo to, zawsze traktowaliśmy cię jak jedną z nas. Zarówno instruktor polityczny, jak i ja. Przeprowadziliśmy z tobą wiele rozmów w związku z twoją skłonnością do separowania się od innych i brakiem motywacji do doskonalenia się. Chcemy ci pomóc, ale popatrz na siebie. Popełniłaś taki poważny błąd. Instruktor polityczny podjął wątek. Zawsze mówiłem, że moim zdaniem ona ma głęboko zakorzenioną niechęć do rewolucji kulturalnej. Zabierzcie ją razem z dowodami jej zbrodni do dowództwa dywizji, rzekł kierownik Chang z obojętną miną. Pozostałe trzy więźniarki wyprowadzono jedną po drugiej, i w końcu je została w celi sama. Mała kubka węgla w rogu została zużyta i nie przyszedł nikt, by uzupełnić opał. Ogień w piecu zgasł już jakiś czas temu. W celi było tak zimno, że je musiała zawinąć się w koc. Przed zmrokiem przyszła do niej dwójka oficjeli. Starszą, aktywistkę, jej towarzysz przedstawił jako reprezentantkę wojska w średnim sądzie ludowym. Nazywam się Cheng Lihua, przedstawiła się sama aktywistka. Miała czterdzieści kilka lat, łagodną twarz, i widać było, że w młodości była bardzo ładna. Ubrana była w wojskową kurtkę i nosiła okulary w grubych oprawkach. Kiedy mówiła, uśmiechała się i od razu dawała się polubić. Ye Wenjie wiedziała, że wizyta aktywistki tak wysokiego szczebla u więźniarki, która czeka na proces, jest czymś niezwykłym. Skinęła powściągliwie głową do częk i przesunęła się nieco, by zrobić jej miejsce na wąskiej pryczy. – Ależ tu zimno! – co się stało z piecem? Częk spojrzała z przyganą na stojącego w drzwiach celi dyrektora zakładu karnego. Hmm, jesteś bardzo młoda. Młodsza niż sobie wyobrażałam. Usiadła na pryczy obok je i zaczęła grzebać w teczce, wciąż mrucząc. Wenjie, jesteś bardzo zdezorientowana. Wszyscy młodzi są tacy sami. Im więcej czytacie książek... Tym bardziej stajecie się zdezorientowani. Ech, co tu mówić? Znalazła to, czego szukała. Wyjęła mały plik papierów. Spojrzała na je wzrokiem pełnym dobroci i tkliwości. Ale to nic wielkiego. Kto nie popełnia błędów w młodości? Ja sama też nie byłam od nich wolna. Należałam wtedy do trupy artystycznej czwartej armii polowej. I specjalizowałam się w śpiewaniu piosenek radzieckich. Pewnego razu oświadczyłam, podczas wiecu politycznego, że Chiny powinny przestać być osobnym państwem i przyłączyć się do ZSRR, jako jedna z republik. Dzięki temu zostałby umocniony międzynarodowy komunizm. Jaka byłam naiwna. Ale kto nie był naiwny? Co się stało, to się nie odstanie. Kiedy się popełni błąd, ważne jest, by potrafić się do tego przyznać i naprawić go. Potem można kontynuować rewolucję. Słowa Częk sprawiły, że Je poczuła do niej pewną sympatię, ale po tylu ciężkich przejściach nauczyła się ostrożności. Nie śmiała wierzyć w taką dobroć, która była niemal luksusem. Częk położyła papiery na łóżku przed je i podała jej pióro. No więc podpisz to. Potem będziemy mogły porozmawiać szczerze i rozwiązać twoje problemy ideologiczne, mówiła tonem matki zachęcającej córkę do jedzenia. Je patrzyła w milczeniu na stos papierów. Nie wzięła pióra. Nawet się nie poruszyła. Częk obdarzyła ją łagodnym uśmiechem. Możesz mi zaufać, łędzie. Osobiście gwarantuję, że ten dokument nie ma nic wspólnego z Twoją sprawą. No, dalej, podpisz. Je Wenjie, przedstawicielka Częk, stara się ci pomóc. Dodał jej towarzysz, który stał z boku. Ciężko pracowała dla Twojego dobra. Cheng uciszyła go machnięciem ręki. To zrozumiałe. Biedne dziecko, jesteś taka przestraszona. Nie wszyscy towarzysze mają wystarczająco wysoką świadomość polityczną. Niektórzy członkowie Korpusu Budowy i Sądu Ludowego stosują nazbyt uproszczone metody i zachowują się tak niegrzecznie: to zupełnie niestosowne. No dobrze, UNG, może przeczytasz ten dokument? Czytaj uważnie. Je podniosła papiery i przekartkowała je w mdłym świetle celi. Przedstawicielka Cheng nie kłamała. Ten dokument rzeczywiście nie miał nic wspólnego z jej sprawą. Dotyczył jej ojca. Był w nim zapis jego spotkań i rozmów z pewnymi osobami. Źródłem informacji była jej młodsza siostra, Wen Jako jedna z najbardziej radykalnych czerwonogwardzistek, zawsze aktywnie demaskowała ojca i tworzyła przeróżne doniesienia ujawniające jego rzekome winy. Niektóre z dostarczonych przez nią materiałów doprowadziły w końcu do jego śmierci. Ale je widziała, że ten raport nie wyszedł z ręki jej siostry. Łęś je miała emocjonalny, impulsywny styl. Kiedy czytało się jej doniesienia, każda linijka wybuchała jak seria ogni sztucznych. Natomiast dokument, który miała przed sobą, napisany został w chłodny, przemyślany sposób i był bardzo drobiazgowy. Kto z kim, kiedy i gdzie rozmawiał, co było przedmiotem rozmowy, podano każdy szczegół wraz z dokładną datą. Ktoś, kto nie miał doświadczenia, mógł odnieść wrażenie, że jest to nudny dziennik, ale spoza jego treści wyzierały wyrachowanie i ukryty cel, bardzo różniący się od dziecinnych wygłupów Wenxie. Je nie rozumiała dokładnie o co chodzi w tym dokumencie, ale wyczuwała, że ma to coś wspólnego z ważnym projektem z zakresu obrony kraju. Jako córka fizyka domyślała się, że odnosi się on do rozpoczętego w 1964 roku programu budowy podwójnej bomby, który doprowadził Chiny do uzyskania pierwszej bomby atomowej i wodorowej, o czym wiadomość wstrząsnęła światem. Jeśli ktoś chciał w tym okresie rewolucji kulturalnej doprowadzić do upadku osoby piastującej wysokie stanowisko, musiał zebrać dowody jej mankamentów w dziedzinie, za którą była odpowiedzialna. Ale program budowy podwójnej bomby stwarzał wielkie trudności w knuciu takich intryk. Był mocno chroniony przez najwyższe szczeble rządowe, które nie chciały, by rewolucja kulturalna doprowadziła do zakłóceń w jego realizacji. Tym, którzy mieli nikczemne zamiary, ciężko było się dobrać do kogoś, kto w nim uczestniczył. Z powodu pochodzenia jej ojciec nie spełniał politycznych wymogów, w związku z czym nie pracował nad budową bomb. Wykonywał tylko jakieś marginalne prace teoretyczne dla potrzeb tego projektu. Ale właśnie dlatego łatwiej go było wykorzystać w niecnym celu niż tych, którzy zatrudnieni byli w głównym zespole. Ye nie miała pojęcia, czy to, o czym mówi dokument, jest prawdą czy fałszem, ale była pewna, że każdy znak i każdy przecinek jest bronią polityczną. Oprócz osób, w które ta broń wymierzona była w pierwszym rzędzie, mogły oberwać rykoszetem niezliczone inne. Pod dokumentem widniał złożony dużymi znakami podpis jej siostry A. Wen Jie miała się podpisać jako świadek Zauważyła, że trzej inni świadkowie już się podpisali. Nic nie wiem o tych rozmowach powiedziała cicho. Odłożyła dokument. Jak możesz nie wiedzieć? Wiele z tych rozmów odbyło się w Twoim domu. Twoja siostra wiedziała o nich, więc Ty też musisz wiedzieć. Naprawdę nie wiem. Ale te rozmowy rzeczywiście się odbyły. Musisz nam zaufać. Nie powiedziałam, że są nieprawdziwe. Ale naprawdę nie wiem o nich, więc nie mogę podpisać. Je Łędzie. Towarzysz Szczęk zrobił krok do przodu, ale aktywistka znowu go powstrzymała. Przysunęła się jeszcze bliżej do je i ujęła jej zimną dłoń. Łędzie, wyłożę karty na stół. To, jak się potoczy twoja sprawa. Zależy w dużym stopniu od prokuratury. Z jednej strony możemy ją zbagatelizować jako przypadek wykształconej dziewczyny ogłupionej przez reakcyjną książkę. To nic wielkiego. Nie musimy nawet stosować procedury sądowej. Zostaniesz skierowana na kurs ideologiczny, napiszesz samokrytykę i będziesz mogła wrócić do korpusu budowy. Z drugiej strony możemy przeprowadzić pełny proces. Łędzie. Musisz wiedzieć, że możesz zostać uznana za aktywną kontrrewolucjonistkę. Otóż w sprawach politycznych, takich jak twoja, organy prokuratury i sądy są raczej zbyt surowe niż zbyt pobłażliwe. Jest tak dlatego, że potraktowanie cię zbyt surowo byłoby błędem w metodzie, natomiast zbyt łagodnie błędem politycznym. Jednak ostateczna decyzja należy do Wojskowej Komisji Kontrolnej. Oczywiście, Mówię ci o tym nieoficjalnie. Jej towarzysz kiwnął głową. Przedstawicielka Częg stara się cię uratować. Podpisało się już pod tym troje świadków. Twoja odmowa złożenia podpisu jest właściwie bez znaczenia. Ye Łędzie, nalegam, żebyś się dobrze zastanowiła. Tak, ciągnęła Częg. Serce mi się kraje na myśl, że taka wykształcona młoda osoba jak ty może zrujnować sobie życie z powodu czegoś takiego. Naprawdę staram się ciebie uratować. Proszę, żebyś zgodziła się z nami współpracować. Spójrz na mnie. Myślisz, że wyrządziłabym ci krzywdę? Ale je nie patrzyła na przedstawicielkę Częk. Zamiast niej widziała krew ojca. Przedstawicielko Częk. Nie mam żadnej wiedzy o wydarzeniach opisanych w tym dokumencie. Nie mogę go podpisać. Częk lichła, umilkła. Przez długą chwilę wpatrywała się w je, a zimne powietrze w celi zdawało się gęstnieć. Potem powoli włożyła dokument z powrotem do teczki i wstała. Jej życzliwa mina nie zniknęła, ale wyglądała jak nałożona na twarz gipsowa maska podeszła do stojącego w rogu kubła z wodą do mycia. Podniosła go i poruszając się z metodycznym spokojem, wylała połowę zawartości na je, a drugą na jej koc. Potem postawiła kubeł i wyszła z celi, zatrzymawszy się tylko, by mruknąć Ty uparta suko! Za nią wyszedł dyrektor więzienia. Zanim to zrobił, Popatrzył zimno na przemoczoną i ociekającą wodą je, po czym zamknął z łoskotem drzwi i przekręcił klucz w zamku. Ziąb mongolskiej zimy chwycił je przez mokre ubranie jak dłoń olbrzyma. Usłyszała szczękanie swoich zębów, ale w końcu i ten dźwięk zniknął. Zimno przenikało ją do kości. Świat przed jej oczami stał się mleczno-biały. Miała wrażenie, że cały wszechświat zmienił się w potężną bryłę lodu, a ona jest w nim jedyną iskierką życia. Nie miała nawet kilku zapałek, a jedynie złudzenia. Bryła lodu, w której była uwięziona, stopniowo stała się przezroczysta. Je widziała przed sobą wysoki budynek. Na jego szczycie młoda dziewczyna machała czerwonym sztandarem. Jej szczupła postać ostro kontrastowała z szerokim sztandarem. To była jej siostra, Wen Odkąd Wen Xie zerwała ze swą reakcyjną rodziną pracowników nauki, Wen nigdy o niej nie słyszała. Dopiero niedawno dowiedziała się, że jej młodsza siostra zginęła dwa lata temu w jednej z wojen między frakcjami Czerwonej Gwardii. Po chwili postać powiewająca sztandarem przeistoczyła się w bajmulina, w którego okularach odbijały się płomienie szalejące pod budynkiem, potem w przedstawicielkę częk, później w Shaolin, matkę je, a na koniec w jej ojca. Zmieniały się osoby dzierżące sztandar, ale on sam poruszał się bez przerwy, niczem wieczne wahadło, odmierzając resztkę jej krótkiego życia. Stopniowo sztandar zamazał się. Wszystko się zamazało. Lud, który wypełnił wszechświat, ponownie zamknął ją w środku. Ale tym razem był czarny. Rozdział trzeci: Czerwony brzeg jeden. je Słyszała stały głośny ryk. Nie wiedziała, ile czasu minęło. Ryk dochodził ze wszystkich stron. W stanie zamglonej świadomości wydawało się, jakby jakaś ogromna maszyna przywiercała albo przecinała bryłę lodu, w której się znajdowała. Świat nadal spowijała ciemność, ale ten dźwięk stawał się coraz bardziej rzeczywisty. W końcu nabrała pewności, że jego źródłem nie jest ani niebo, ani piekło. Zdała sobie sprawę, że wciąż ma zamknięte oczy. Z wysiłkiem podniosła ciężkie powieki. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyła, była lampa osadzona głęboko w suficie. Osłonięta siatką ochronną emitowała mdłe światło. Sufit wyglądał na zrobiony z metalu. Usłyszała męski głos, wymawiający cicho jej imię. Masz wysoką gorączkę, powiedział mężczyzna. Gdzie jestem? Miała tak słaby głos, że nie była pewna, czy wydobywa się z jej ust. W helikopterze! Czuła się słaba i z powrotem zasnęła. Podczas drzemki towarzyszył jej ten ryk. Niebawem znowu się obudziła. Zniknęło odrętwienie, ale nasilił się ból. Czuła łupanie w głowie i w stawach rąk i nóg, a oddech wydobywający się z jej piersi był bardzo gorący. Gardło bolało ją tak, że kiedy przełykała ślinę, miała wrażenie, jakby łykała kawałki rozżarzonego węgla. Obróciła głowę i zobaczyła dwóch mężczyzn w takich samych mundurach, jakie nosiła przedstawicielka czenk Jednak w odróżnieniu od niej. Obaj mieni bawełniane czapki armii ludowo-wyzwoleńczej z naszytą z przodu czerwoną gwiazdą. Na kołnierzach ich rozpiętych kurtek widziała insygnia armii. Jeden z mężczyzn był w okularach. Zobaczyła, że ona też przykryta jest wojskową kurtką. Jej ubranie było suche i ciepłe. Usiłowała usiąść i ku jej zdumieniu udało się to. Wyjrzała przez okno po drugiej stronie. Powoli przepływały za nim chmury, w których odbijało się oślepiające światło słońca. Cofnęła wzrok. Wąska kabina wypełniona była żelaznymi kuframi, pomalowanymi na wojskową zieleń. Przez drugie okno zobaczyła migające cienie rzucane przez rotory. Rzeczywiście była w helikopterze. Lepiej się nie podnoś powiedział ten w okularach. Pomógł jej położyć się z powrotem i znowu przykrył kurtką. Je yeah, to twój artykuł? Drugi mężczyzna rozpostarł przed jej oczami otwarte angielskie pismo. Artykuł nosił tytuł: Możliwość istnienia granic fazowych w strefie promieniowania słonecznego i ich własność odbijania promieni. Pokazał jej okładkę czasopisma. Był to numer The Journal of Astrophysics z 1966 roku. Oczywiście, że tak. Czy to w ogóle potrzebuje potwierdzenia? Mężczyzna w okularach odłożył pismo, a potem przedstawił siebie i towarzysza. To komisarz polityczny Lei Cheng z bazy Czerwony Brzeg. Ja jestem Yang Weining, główny inżynier bazy. Mamy godzinę do lądowania. Możesz trochę odpocząć. Jesteś Yang Weining? Pomyślała. Nic nie powiedziała, ale była oszołomiona. Widziała, że Yang ma spokojną minę i wyraźnie nie życzy sobie, żeby ktokolwiek się dowiedział, że się znają. Był jednym z dawnych studentów Ye Jitaya. Kiedy uzyskał dyplom, Wen Jie była na pierwszym roku studiów. Dobrze pamiętała, jak Yang przyszedł po raz pierwszy do ich domu. Właśnie zaczął studia magisterskie i musiał umówić ze swym promotorem kierunek badań. Powiedział wtedy, że chce się skupić na fizyce eksperymentalnej i stosowanej i trzymać z dala od teorii. Przypomniała sobie, co powiedział wtedy jej ojciec: Nie jestem temu przeciwny, ale przecież jesteśmy wydziałem fizyki teoretycznej. Dlaczego nie chcesz się zająć teorią? Chcę się poświęcić problemom naszych czasów, wnieść jakiś wkład do rzeczywistego świata, odparł Young. Teoria jest podstawą nauki stosowanej, rzekł na to ojciec. Czy największym wkładem w nasze czasy nie jest odkrywanie fundamentalnych praw? Young zawahał się i w końcu wyjawił prawdziwą przyczynę swej decyzji. W teorii łatwo jest popełnić błąd ideologiczny. Ojciec nie miał na to co odrzec. Young był bardzo utalentowany. Miał dobre przygotowanie matematyczne i bystry umysł. Ale podczas studiów magisterskich zawsze zachowywał pełen szacunku dystans wobec swego promotora. GełNG widziała go kilka razy, ale może pod wpływem ojca nie zwracała na niego zbytniej uwagi. Wkrótce po otrzymaniu dyplomu zerwał wszelkie kontakty z jej ojcem. Poczuwszy się znowu słabo, je zamknęła oczy. Mężczyźni odeszli od niej, przykucnęli za rzędem kufrów i rozmawiali ściszonymi głosami. Kabina jednak była tak zapchana, że słyszała ich mimo ryku silnika. Nadal uważam, że to nie jest dobry pomysł, powiedział komisarz Lej. Możesz znaleźć potrzebny mi personel normalnymi kanałami? Zapytał Young. Robiłem, co mogłem. W wojsku nie ma nikogo z tą specjalizacją, a wyjście poza armię rodzi wiele pytań. Bardzo dobrze wiesz, że certyfikat bezpieczeństwa wymagany przy uczestnictwie w tym projekcie wydawany jest tylko tym, którzy gotowi są wstąpić do wojska. Ale jeszcze większym problemem jest zapisany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa wymóg przebywania przez długi czas w odizolowanej od świata bazie. Co zrobić, jeśli taka osoba ma rodzinę? Ją też zamknąć w odizolowanej bazie? Nikt by się na to nie zgodził. Znalazłem dwóch potencjalnych kandydatów, ale obaj woleli pozostać w szkołach kadr 7 maja, niż przybyć tutaj. Oczywiście możemy sprowadzić ich tu siłą, ale ze względu na charakter naszej pracy, nie możemy mieć ludzi, którzy nie chcą tu być. Wobec tego nie mamy wyboru. Musimy ją wziąć. Ale to niezgodne z przyjętymi zasadami. Cały ten projekt jest niezgodny z przyjętymi zasadami. Jeśli coś pójdzie nie tak, Odpowiedzialność za to biorę na siebie. Naprawdę myślisz, że możesz wziąć za to odpowiedzialność? Jesteś specjalistą od spraw technicznych, ale Czerwony Brzeg nie jest w niczym podobny do innych projektów z zakresu obrony kraju. Stopień jego złożoności daleko wykracza poza kwestie techniczne. To prawda. Kiedy wylądowali, był już zmierzch. Je nie chciała skorzystać z pomocy Yanga i Leja i wygramoliła się z helikoptera o własnych siłach. Omal nie przewrócił jej silny podmuch wiatru. Wciąż wirujące rotory cięły z głośnym świstem powietrze. Przyniesiony przez wiatr zapach lasu był jej dobrze znany. Zresztą sam wiatr też. Był to wiatr gór Wielkiego Chinganu. Wkrótce usłyszała inny dźwięk. Niskie, silne, basowe wycie, które zdawało się tworzyć tło świata, odgłos wydawany pod wpływem uderzeń wiatru przez talerz parabolicznej anteny. Dopiero teraz, gdy znalazła się tak blisko niej, poczuła jej ogrom. Jej życie zatoczyło w tym miesiącu wielkie koło. Teraz była na radarowym szczycie. Nie mogła się powstrzymać przed popatrzeniem w stronę swojej kompanii korpusu budowy. Zobaczyła jednak tylko pogrążone w półmroku zasnute mgłą morze drzew. Helikoptera nie wysłano tylko po to, by ją przywiózł. Podeszło do niego wielu żołnierzy, którzy zaczęli wyładowywać kufry pomalowane na wojskową zieleń. Przechodzili obok niej, nawet na nią nie zerknąwszy. Idąc za Jangiem i lejem, Zauważyła, że na szczycie jest całkiem dużo miejsca. Pod gigantyczną anteną przycupnął niczym klocki do zabawy zespół białych budynków. Całą trójką z dwoma żołnierzami po bokach poszli ku bramie bazy. Zatrzymali się przed nią. Lej odwrócił się do niej i powiedział poważnym tonem. Je, Dowody na to, że popełniłaś przestępstwo przeciw rewolucji są niepodważalne i sąd ukarałby cię tak, jak na to zasługujesz. Ale teraz masz szansę odkupienia swoich win przez ciężką pracę. Możesz ją przyjąć lub odrzucić. Wskazał antenę. To ośrodek badawczy resortu obrony. W prowadzonych tu badaniach potrzebna jest twoja specjalistyczna wiedza. Główny inżynier Yang może wyjaśnić ci szczegóły, które powinnaś dokładnie rozważyć. Kiwnął głową do Yanga i przeszedł przez bramę za żołnierzami niosącymi kufry. Yang zaczekał, aż pozostali się oddalą i pokazał gestem je, by odeszła z nim trochę dalej od bramy, wyraźnie nie chcąc, by podsłuchali ich wartownicy. Przestał udawać, że jej nie zna. Wenjie, pozwól, że postawię sprawę jasno. Nie jest to wspaniała szansa. Dowiedziałem się w Wojskowej Komisji Kontroli, że chociaż Częk Lichła opowiada się za surową karą dla ciebie, dostaniesz najwyżej 10 lat. Biorąc pod uwagę okoliczności łagodzące, odsiedzisz 6, może 7 lat. Natomiast tutaj, wskazał kiwnięciem głowy bazę, realizujemy projekt badawczy o najwyższym stopniu tajności. Przy Twoim statusie prawnym być może. Zrobił przerwę, jakby chciał, by wagę jego słów podkreśliło basowe wycie anteny. Nie wyjdziesz stąd do końca życia. Chcę wejść. Zaskoczyła go jej szybka odpowiedź. Nie spiesz się. Wróć do helikoptera. Odlatuję za trzy godziny. Jeśli odrzucisz naszą ofertę, zabierzecie z powrotem.